Witam wszystkich na moim kanale. W dniu dzisiejszym wykonujemy elewację dechy, która jest frezowana, takie wpusty, tak jak boazeria się składa. Z tego powodu, że jest frezowana po skosie, wygląda to tak, jakby jedna nachodziła na drugą. Dla tych, co się jeszcze mnie tam dopytywali, w ścianie jest wełna i później jest płyta styko jeszcze, która też robi porządną izolację termiczną. Przekrój belek można sobie znaleźć na poprzednich filmikach. Tam jest nawet jeden filmik z rysunku, który był stworzony samemu. Ktoś mi też zadał pytanie, czy rysunek musi być stworzony przez architekta jakiegoś. Nie, nie musi być. Można sobie samemu to... Jest taka aplikacja. Domek do 35 metrów należy zgłosić w urzędzie, a po 30 dniach, jak nie przyjdzie odmowa, można zaczynać budowę. Bo też to chyba jeszcze wszyscy nie wiedzą, dlatego powtarzam. A na 70 metrów to jeszcze nie wiadomo, co to będzie. Jak to rząd postanowi zrobić. W razie to w naszym kraju wszystkie ceny pięknie poszły do góry materiałów budowlanych. A mimo to i tak są braki na rynku. Czekamy na okna, drzwi. Blacha trapezowa też już jest zamówiona na dach. Jedna osoba na Facebooku mi się pytała, ile tysięcy na taki domek starczy. Nie, na pewno nie wystarczy tyle pieniędzy. Ceny rosną z dnia na dzień, a okaże się na końcu, ile to wszystko kosztowało. Tutaj tę dechę elewacyjną mamy pomalowaną tak na pierwszy raz dopiero. Reparatem, który też jest masakrycznie drogi. Bo jeszcze tą całą elewację trzeba będzie minimum jeszcze dwa razy pomalować. Ale to już na sam koniec. Teraz już jest trochę zakonserwowana. Także teraz trzeba będzie się wziąć już pomału za wykończenie wnętrz. Sufity podwieszane trzeba zrobić. A tutaj ściana jeszcze dostanie koloru dwa razy tego samego i będzie ładnie wyglądała. Jeszcze musimy wymyśleć patent w narożnikach domu. Czy może jakiś narożnik wstawić, czy coś. Powiedzcie w komentarzach, jak wy byście to zrobili. Bo te dechy się w miarę ładnie schodzą, ale i tak są minimalne szparki. Myślę, że jakaś listwa wykończeniowa w tych czterech narożnikach musi na pewno przyjść. Jak będziemy robić podbitkę, to się nad tym jeszcze będziemy grubo zastanawiać i to ładnie wykończymy. Także teraz bierzemy się za środek, wypełniamy wełną. Robimy stelaże, sufity podwieszane, ścianki pójdą, folia grzewcze na ścianę, jak będzie zrobiona, to też nagram filmik. A tak na razie to dziękuję za oglądanie i zapraszam do tych, co jeszcze nie subskrybowali kanału, do subskrypcji. Na filmikach widać wszystkie etapy budowy, począwszy od kopania fundamentów. Także każdy zainteresowany może sobie przejrzeć i zobaczyć. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i na razie, do następnego.